Dzień dobry. Dzień dobry. Konrad Kruczkowski do mnie przyjechał z samego Krakowa, Królewskiego Miasta. Wydał właśnie książkę Halo Tato, reportaże o dobrym ojcowstwie. Czemu napisałeś tę książkę? Ojcze. To, co było takim moim motywem zbrodni przy pracy nad tą książką, a to perspektywa bycia synem. I wydaje mi się, że to jest dużo ważniejsze w mówieniu o ojcostwie, a przemilczane. Ta książka jest ładna. Tu mamy reportaże, zaznaczyłem sobie kilka. Pierwsze dwa są super, bardzo, bardzo mi się podobały, zwłaszcza pierwsze, bo mamy tutaj teksty o relacji ojca do dzieci, do swojej nowej żony, po samobójstwie, czy jest związek z samobójstwem. Są rodzice głusi, dzieci głusi. Jest Jacek Santorski, coach naszych czasów. Bardzo pozdrawiam pana Jacka, cześć. Jest autyzm, są kolektywy ojców, jest Jarosław Szulski, to była bardzo... Który nie jest ojcem. Bardzo fajna rozmowa. Tak, może dlatego mi się podobała. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W sensie tutaj są dobre historie. Przyjmuję ten komplement. Czy miałeś jakieś takie historie, które nie weszły z różnych powodów, a były inne? Nie było takich, które nie wyszły z jakiegoś powodu. Pojawiły się już w momencie, kiedy projekt był zamknięty. W tym sensie, że już miałem skompletowanych bohaterów, wiedziałem, o czym te reportaże będą. Jasne. I trochę takich reportaży pewnie jeszcze w życiu popełnię dotyczących ojcostwa. Na przykład, i to jest coś, co dokumentuję jeszcze chwilę, to potrwa. I prawdopodobnie też wyjdzie w druku, a nie w książce, tylko w prasie. To reportaż o ojcach, którzy zostawiają swoje rodziny, kiedy pojawia się dziecko niepełnosprawne. Na tyle, na ile dzisiaj zdążyłem tą dokumentację zrobić, to ta statystyka, że 8 na 10 mężczyzn porzuca rodziny, kiedy pojawia się niepełnosprawne dziecko, to miejska legenda. Nikt tego nie zbadał, przynajmniej w Polsce. Natomiast tak się dzieje i jak zajmuję się wykluczeniem związanym z niepełnosprawnością, to najczęściej to są dzieci samotnych matek. A ojciec gdzieś musiał się pojawić, na którymś etapie. Tak. Tylko pytanie, na którym odpadł. Przynajmniej epizodycznie. Tak, przynajmniej. Natomiast jest też tak, i to jest dla mnie bardzo ciekawe, i tu chcę iść za ciosem, że wielu ojców, którzy decyduje się zostać, odchorowuje to ciężko. Albo depresja, co wydaje się zrozumiałe, albo objawy somatyczne w stylu nowotwór, nawracające migreny, których nie można wytłumaczyć. Więc być może to będzie reportaż, bo reportaż powinien być o czymś i o czymś jeszcze. A być może, tak teraz intuicja na tej dokumentacji mnie prowadzi, że będzie to reportaż o ojcach, którzy zostawili swoje rodziny, ale też trochę o takiej męskiej kondycji dzisiaj. Po co mieć dzieci, Konrad? To jest dla mnie pytanie, które chciałem ci postawić, bo napisałeś o tym książkę, bo sam jesteś ojcem, bo ludzie z naszego pokolenia już zaczynają być rodzicami wcześniej czy później, ale to już tak koło 30 to już zaczyna dzwonić głośno. Po jaką cholerę mieć dzieci? To jedno wielkie oszustwo jest. No. Dajemy się oszukać naszej biologii i kulturze, że to jest potrzebne, a potem cierpimy. Kulturze? No kultura mówi, że powinniśmy mieć dzieci. Religia tak mówi, kultura tak nie mówi. Religia jest częścią kultury. No tak, wszyscy lubimy baśnie. Religia mówi to wprost, kultura mówi trochę tak, trochę niekoniecznie. Potem rosną, trzeba się nimi zajmować, przejmować. No właśnie. Skandal, nie. Nie, pytam zupełnie serio. A tak serio. Po co mieć dzieci w 2017 roku? A to jak mam odpowiedzieć na poważnie, a nie tak, żartem, że to poważnie. Jest oszustwo religii, kultury i świata. To jest też trochę na poważnie. Nie. To jest... Nie, są trudne momenty w byciu tatą, ale jak mówię to teraz zupełnie serio, nie zamieniłbym żadnego dnia, odkąd Lila jest, na dzień, gdzie jej nie ma. Mimo, że są momenty, w których myślę, że jednak bym zamienił. Każdy tak mówi, każdy ojciec tak mówi. Co to znaczy? Nie. Wiesz co, próbuję to ubrać w coś, co będzie zrozumiałe nie tylko dla ludzi, którzy tego doświadczyli, jest. Nie tylko dla ojców. Jest coś trudno uchwytnego w takim momencie,
Tylko on nie dzieje się wtedy, kiedy dziecko się rodzi, tylko wtedy, kiedy ty podejmujesz decyzję, że jestem tatą. I to nie zawsze jest ten sam moment. Że uświadamiasz sobie, że nie żyje tylko dla siebie. Jest jeden bohater w reportażu o tym ojcowskim kolektywie. Tak. Ładny zwrot w ogóle, kolektyw. Szkoda, że ja go nie użyłem. Jego pierwszy syn, to nie był syn planowany. Okay. I on o tym mówi. Dopiero drugi to był też nie do końca. On podjął decyzję, że będzie ojcem takim zaangażowanym, jak już miał dużych chłopaków w domu. I teraz z dużym powodzeniem nadrabiają zaległości. Co jest dobrą wiadomością dla tych ojców, którzy czują, że coś zaniedbali, że to jest możliwe. Natomiast wracając, jest taki moment, że nie żyjesz dla siebie. To jest cholernie egoistyczne. Wiesz o tym. No tak, ale mam ja takie wrażenie, że okej. Znaczy, to mamy dzieci dla siebie i teraz... Nie, nie mamy dzieci dla siebie. Nawet religia mówi, że małżonkowie są dla siebie, dzieci są zawsze niżej. Religia katolicka. Tak? Tak. Co, intuicyjnie coś mi zgrzyta, natomiast do czego... Nie, ty żyjesz dla żony, ty żyjesz dla żony, nie żyjesz dla dzieci. Dzieci oczywiście, rodzisz i tak dalej, ale puszczasz w świat. Ale to popełniajcie też... swoje błędy. Właśnie o tym mówię. To jest niesamowicie cudowne. No. Moi rodzice mieli z tym problem, żeby zgodzić się na moją autonomię i ona do dzisiaj jest trochę wyszarpywana. Mhm. Natomiast ja tak naprawdę od samego początku, i to przyszło do mnie samo, żadna moja zasługa, tak się stało. Nie dbałem o to jakoś świadomie, nie wiem, czytając mądre książki. A ja patrzę, jak moje dziecko ma dopiero 3,5 roku, czyli wiesz, jeszcze... Nie jeden kryzys i wojna w tym domu się odbędzie. Jak ona zyskuje swoją autonomię i niezależność. Okay. Więc jeśli ktoś mnie pyta, dlaczego warto mieć dzieci, a to dla wielkiej przyjemności uczestniczenia w procesie, kiedy człowiek przechodzi od stuprocentowej zależności w niezależność. Tylko chciałbym się troszkę cofnąć i popatrzeć na to z pewnego dystansu. Na to, co kieruje ludźmi świadomymi. Mhm. Jesteśmy, wiesz, połączeni wszyscy siecią, wiemy, co się dzieje na świecie, wiemy, ile jest ludzi na świecie i tak dalej, jaka jest kondycja mniej więcej Ziemi. A Jung mówił o zbiorowej świadomości jeszcze przed internetem. Jasne. To chciałem teraz zbudować autorytet. Wszyscy modliliśmy się kiedyś do słońca. I niewiele się w tej kwestii zmieniło. Jakby dla osoby świadomej ja mam takie podejście. Wprowadzanie kolejnego teraz... I z każdym rokiem chyba bardziej. Kolejnego człowieka na świat to jest coraz bardziej ryzykowna decyzja. Ja myślę, że wręcz przeciwnie. Z jednej strony mam poczucie, że my zmierzamy w stronę jakiegoś strasznego kataklizmu, a z drugiej strony obiektywne wskaźniki mówią, że nie. W sensie dłużej żyjemy, procent głodu na świecie się zmniejsza, ilość konfliktów zbrojnych, masowych, są punkty zapalne, ale generalnie jest mniejsza i tak dalej, i tak dalej. Więc jakaś zmiana na lepsze następuje. Tylko widać ją z większej perspektywy niż nasza własna tu i teraz. Jak jeszcze pytałeś o ten egoizm, jest bardzo dużo rodzicielstwa w egoizmie i nie odkryjemy Ameryki mówiąc, że w nas jest taki bardzo silny gen przetrwania. Przedłużenia siebie. Tak, i strachu przed tym, że znikniemy ostatecznie. Są tacy, ja się z nimi nie zgadzam, którzy twierdzą, że dlatego wymyśliliśmy religię, żeby oswoić lęk przed tym, że znikniemy ostatecznie. Ty się z tym nie zgadzasz. To nie jest rozmowa na dziś, nie jest rozmowa na dziś, to nie jest rozmowa na dziś. Nie, po co to podkreślić. W każdym razie. Dobrze. W każdym razie. To też jest taki element, że dzieci są jakimś przedłużeniem nas. No są. To nie jest jakby. I tak teraz, jest. Ja to widzę po swoim ojcu w takich bardzo prozaicznych rzeczach, nie? Choćbym nie wiem, jak się odcinał. Mówiłem, że jestem autonomiczną, inną jednostką. Wiesz, na czym ja się łapię? No. Że ja nigdy nie podrabiałem ojca podpisu. Nigdy. Nie było takiej potrzeby. A teraz, jak podpisuję książki i zobaczyłbyś mój podpis na książce, taki skrótowy, i podpis mojego ojca, to one są identyczne. Ty czytasz swoje książki? Czy jesteś jak polscy celebryci, których książki napisane przez ghostwriterów nawet nie zostały przez nich przeczytane? Czytam kilkanaście razy. Jejku, to strasznie dużo, nie nudzicie? Ale to na etapie. Po trzecim razie tak, Jezus Maria.
na etapie redakcji, bo powiedziałeś, że tą książkę dość szybko się przeczytała. Dość szybko, dość dobrze, łatwością. Tak, ale naprawdę, to jest duży skill, bardzo dlatego, szanuję. Dlatego, że ma rytm i to jest niezwykle ważne w pisaniu, żeby zdania miały rytm, a ten rytm można tylko usłyszeć, nie da się go przeczytać, a żeby go usłyszeć, to trzeba te rzeczy wypowiedzieć, a najlepiej komuś, bo zupełnie inaczej czytamy do kogoś, a inaczej w pustym pokoju. Marnuję bardzo dużo papieru, bo drukuję. A czytam, nanoszę poprawki, poprawiam, drukuję jeszcze raz. Rozumiem. Czytasz? I tak dalej. Ale chociaż z dwóch stron drukujesz? Oj, Konrad. Widzisz, ale dzieci byś rodził, drzewa wycinasz. Ale będę. Ja jestem zwolennikiem rodziny, troski o rodzinę, uprzywilejowanego statusu rodziny, tego, żeby ludzie, którzy decydują się na dzieci, mieli łatwiej, na przykład przez różne rozwiązania podatkowe. Natomiast kompletnie nie kupuję argumentu, że jak nie masz, mówiąc, że mając dziecko, moje życie jest bogatsze, nie mówię, że ty jak nie masz dziecka, to twoje życie jest uboższe. Czy to nie ma między tymi dwoma stwierdzeniami znaku równości. Dzięki temu, że mam córkę, robię reportaże społeczne w Polsce, a nie biegam z dyktafonem po strefie działań wojennych na Ukrainie, bo miałem taki pomysł. Natomiast przeczytałem książkę Grażyny Jagielskiej, żony Wojciecha Jagielskiego, o tym, jaką cenę rodzina Jagielskich zapłaciła za jego pracę reporterską. No, a to jest absolutny mistrz. I to jest dobry człowiek, takie mam wrażenie, na tyle, na ile poznałem go z mediów. No jasne. I po tej lekturze stwierdziłem, że nie, to jest taka granica, której ja nie chcę przekraczać, bo ważna jest dla mnie moja rodzina. Ale mam jednocześnie taką ambiwalencję i poczucie, że z czegoś zrezygnowałem, co dla mnie zawodowo jest atrakcyjne. No tylko życie na tym polega, nie? Że dokonujemy wyborów i jak z czegoś rezygnujemy, to odczuwamy dyskomfort. Steve Jobs. Kontakt z córką kaput. Mhm. Rodzice, no, deklarował, że ich kocha, ale w pewnym momencie nie miał z nimi kontaktu. Partnerki życiowe. Na tym polu relacji z ludźmi kompletna katastrofa. Znam zwłaszcza psychoterapeutów psychodynamicznych, czyli tego zaktualizowanego Freuda, którzy mówią, że gdyby on miał uporządkowane życie rodzinne, wzrastałby w warunkach akceptacji mądrych granic, czyli elastycznych, w środowisku, które wyrzekło się przemocy, to mając te naturalne zasoby, które miał, osiągnąłby jeszcze więcej. Z jednej strony tak, z drugiej strony znanym jest powiedzenie, że artysta, a on jednak był artystą po części, artysta najlepiej kreuje w bólu, cierpieniu i na samym dnie. I to wiesz, o czym mówię. I się z tym nie zgadzam. Jeśli paliwem jest cierpienie, to możesz zrobić jedno dzieło. I ono będzie genialne. Ale potem już jest bardzo trudno, bo nie da rady tak. No. I ja wierzę w to, że największe dzieła to nie są dzieła geniuszy, tylko pracowitych rzemieślników. A żeby być pracowitym rzemieślnikiem, trzeba mieć pewien życiowy balans i komfort. Być może racjonalizuję sobie swój brak geniuszu, bo po to do swojej pracy bardzo rzemieślniczy. Ale brak geniuszu kompensuje się ciężką pracą. No worries. Jesteśmy po tej samej stronie. Gramy do jednej bramki. Tylko, że jestem leniwy. Konrad Kruczkowski wydał książkę, nazywa się Halo Tato. Pewnie większość z was nie jest jeszcze rodzicami, ale to jest naprawdę dobra książka. Ale jesteście dziećmi swoich rodziców. To są reportaże o dobrym ojcostwie i o rodzinach, które sporo przygód mają już od 8 rano, kiedy trzeba wstać i nawet zrobić herbatę. Więc polecam wam tą książkę. Polecam wam też wcześniejszą książkę Konrada, która jest gorsza, to jest lepsza. Ale to dobrze. Dobrze, no to znaczy o rozwoju. Może trzecia będzie akceptowalna. Żartuję, to jest naprawdę dobra. Dzięki ci, Konrad. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.